Witam Państwa już po przerwie. Obok mnie Oliwia. Cześć, witaj serdecznie. No właśnie, ja sobie tak śledziłam tą drugą edycję, muszę przyznać trochę wybiórczo, tak jak już przed chwilą rozmawiałyśmy, ale zwróciłam uwagę na casting, w którym właśnie Ty brałaś udział. I przyznam się od razu zostałaś moją faworytką, naprawdę. Bo ja tak trochę, może nie jak Dawid Woliński czy Tyszka, trochę uważam jak Joanna Krupa, że ta top modelka to po prostu powinna być ładna kobieta, która gdzieś tam może występować i w magazynach, czy wiesz, a nie jakaś taka dziewczyna, która ma to coś, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co to tak dokładnie jest i gdzie to jest ukryte, gdzie to jest schowane. Tak sobie myślę, że chyba to jest marzenie każdej dziewczyny, żeby zostać modelką, a tą top modelką to już na pewno. Jak Ty zareagowałaś na to, jak już tam stałaś na tym castingu i się okazało, że tak, przechodzisz dalej? Jezu, wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że ja w ogóle w to nie wierzyłam, bo ja naprawdę byłam tak zestresowana stojąc tam i mówię sobie, miałam taką pustkę w głowie, mówię sobie, muszę jak najlepiej wypaść, że bardzo mi zależy i muszę po prostu to udowodnić, żeby mnie dalej przepuścili. Ale powiem Ci szczerze, że na początku oni tak mówią, no kurczę, może się postarasz bardziej, wiesz, a ja w tym stresie... Musiałaś przywierzyć sukienkę jeszcze, Dawida. Tak, ale dopiero Dawid Woliński właśnie dał mi taką szansę, żeby tą sukienkę przymierzyć, bo normalnie byłam tak zestresowana, że mówi, że no, że może za rok spróbujesz albo coś takiego, ale w końcu się udało i właśnie ta sukienka to naprawdę uratowała mi to, że mogłam dalej się dostać, także... No właśnie wtedy pokazałaś właściwie i wszystkich chyba oczarowałaś w tej sukni, tak mi się wydaje. Suknia była naprawdę przepiękna. A co skłoniło Cię do tego, żeby wziąć udział w tym programie? Jak długo się przygotowywałaś? Bo już mówiłaś, że oglądałaś pierwszą edycję, czyli już gdzieś tam ten pomysł się naradzał. Wiesz co, ja troszkę byłam trochę grubsza, że tak powiem. I oglądałam pierwszą edycję i chciałam wystąpić, ale tak sobie mówię, kurczę, wiesz, wstydzę się za bardzo, nie jestem taka, wiesz, pewna siebie. I wiesz, to tak odkładałam, ale w sumie bardzo chciałam zawsze spróbować i mówię sobie, no może kiedyś spróbuję, jak będzie ta druga edycja. No i faktycznie była ta druga edycja i tak dzień przed spontanicznie mówię sobie, no dobra, spróbuję, może najwyżej się nie dostanę, nie? No i pojechałaś do Warszawy. Pojechałam do Warszawy, dzień przed, zupełnie przed castingiem i po prostu się udało. Także byłam w takim szoku naprawdę. A właśnie mówiłaś też o tym, że tak naprawdę, żeby dostać się do tego castingu, którego już my wszyscy widzowie widzimy, trzeba jeszcze przejść dwa etapy przedtem, tak? Tak, dokładnie. To właśnie był jeden casting, gdzie było po prostu milion dziewczyn, które się przepychały. Po prostu był taki tłum. Czekania całymi dniami od 6 rano do 18. Po prostu bez niczego. Wytrwałość też przede wszystkim, bo podejrzewam, tak, że połowa dziewczyn stwierdziła... Nie, wiesz mi, że nie odpuszczały. Było zacięta walka. No, zacięta walka była i po prostu, wiesz, no musiałyśmy wytrzymać. Miałyśmy tam pomiary, wiadomo, ważenie, musiałyśmy, wiesz, swoje zdjęcia przynieść i po prostu to był taki jakby pierwszy etap, na którym jak się go po prostu przeszło, to na drugim była już po prostu komisja, gdzie po prostu się już na tym, na rzeczy znali i przepuszczali dalej. Także... A jak zareagowali Twoi najbliżsi, rodzice, przyjaciele, jak wiesz, przyjechałaś do domu i jestem w top model. Wiesz co, ja to trzymałam w tajemnicy, także moja najbliższa rodzina tylko wiedziała, bo mieliśmy tam podpisywane pewne kontrakty, nie mogłyśmy za dużo mówić. Ale po prostu, jak już się dostałam, byłam taka szczęśliwa, naprawdę nie wierzyłam, na serio. Mówię sobie, kurczę, ale fajna szansa, że może naprawdę coś z tego fajnego wyjść. I wiesz, mama się mega cieszyła, siostra tak samo, bo mi kibicowała bardzo. Była ze mną zresztą w tej Warszawie, także super. Czekała ze mną cały dzień. I następny dzień też ze mną została, na ten casting po prostu drugi, który przeszłam. Czyli cię także wspierała, bardzo mnie wszyscy wspierali, naprawdę. A jak już się wszyscy dowiedzieli, jak już mnie zobaczyli w telewizji, bo to w sumie był szok, dopiero wtedy się dowiedzieli. Także milion telefonów od znajomych, od rodziny, także to było miłe. A powiedz mi, ile miałaś czasu, zanim tak naprawdę spakowałaś się, pojechałaś do Warszawy, no to domu top modelek? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że jak już przeszłam te castingi w Warszawie, to miałyśmy troszkę czasu i wtedy dostałyśmy po prostu telefon, kiedy musimy być w Warszawie i wyjeżdżamy po prostu autokarem wszystkie 50 dziewczyn na Mazury. Aha, czyli najpierw, zanim pojechałyście do domu top modelek, to jeszcze pojechałyście na Mazury. Dokładnie. Ach, i tam po prostu pojechało 50 dziewczyn, z czego tylko 13 pojechała do domu.
Także naprawdę. No właśnie, tak trochę jak rozmawiałyśmy jeszcze przed programem, jak wyglądały te Mazury, bo to jest po prostu wspaniała historia. Mazury były straszne, naprawdę. Mazury były okropne. Po pierwsze było zimno, padało. Jak tam dojechałyśmy, to okazało się, że pierwszym zadaniem jest to, że musiałyśmy przepłynąć jezioro. Czyli to naprawdę była niespodzianka dla Was samych również. Dla nas samych to była niespodzianka, po prostu już myślałyśmy, że to będzie jakaś szkoła przetrwania, bo jak już wjeżdżałyśmy do lasu, mówimy sobie, o kurde, będziemy pewnie spały gdzieś na trawie, czy w jakichś namiotach, czy coś. I nagle się okazało, że po prostu, wiesz, będziemy spały na cianie, w stodole, z koniem, w mokrych ciuchach po prostu, wiesz, nie miałyśmy w ogóle przy sobie rzeczy, bo nam zabrali. Taki był cel po prostu, żebyśmy były wytrwałe. Tak. I miałyśmy co chwilę jakieś zadania i po prostu no, naprawdę było ciężko. No właśnie, pierwszym zadaniem to pamiętam, że musiałyście stworzyć wybieg, na którym potem się prezentowałyście. Jak to wyglądało? Tak, to było jedno z zadań, gdzie po prostu musiałyśmy zbudować w sumie cały wybieg z dekoracją, z wszystkim, z ściana, czy z desek. Czy faktycznie też to robiłyście same? Tak, nie było wszystko robiliśmy same, nie było żadnej pomocy kompletnie. Także wybieg troszkę, ci powiem, wyszedł nierówny, tak, bo jak szłam, to się modliłam po prostu o to, żeby się nie wywalić. Bo miałam po prostu za małe buty, bo inne na mnie nie pasowały. No właśnie, a co z tymi kreacjami? Kto je potem, czy to też było tak na szybko? Jak już to wyglądało? Co, to było dobierane. W sensie do każdej z dziewczyn po prostu stylizowali nam fryzurę, makijaż, ubranie, także stroje naprawdę były piękne. To był w ogóle taki styl bieliźniany i w ogóle naprawdę mega fajnie. Podobał mi się strasznie ten wybieg, ale było ciężko, bo naprawdę jest jeszcze stres, że wiedziałyśmy, że jak nie uda nam się dobrze przejść, to odpadniemy. Właśnie no, na początku ile osób odpadało? Jedna dziewczyna miała odpaść z tego pierwszego odcinka, tak? Nie. To znaczy się, miałyśmy też takie sesje w sumie grupowe, z których tam odpadało po część dziewczyn. Mhm. I w sumie no, za każdym razem ktoś mógł po prostu wylecieć. W każdym momencie, jak tobie coś nie pasowało. Być czujne, tak, cały czas. Dokładnie, dokładnie, cały czas. No właśnie, a pierwsza sesja zdjęciowa, czy to... Która to, przypomnij mi proszę, była, to była z nagim facetem? Tak, z nagim modelem, dokładnie. Z nagim modelem, przepraszam. Jak się czułaś w tej sesji? Też chyba trochę... Powiem ci szczerze, że ja byłam jedną z ostatnich dziewczyn, więc czekałam ponad 12 godzin na swoją kolej, na krześle. Także byłam mega zmęczona, ale po prostu byłam zdeterminowana i podobała mi się ta sesja w ogóle, mój strój, stylizacja i nie byłam jakoś zestresowana, że model jest nagi czy coś takiego, tylko po prostu mówię sobie, że muszę dobrze wyjść na zdjęciu. No i no, podobało mi się, nie było nic takiego trudnego, że tak powiem. Tam jak dziewczyny przeżywały, że o Jezu, nagi model, czy coś takiego. Kolejną sesją to była, o ile dobrze pamiętam, sesja, no może to nie była któraś z kolei, ale wiem, że sesja, gdzie byłyście zawieszone nad przepaścią w kominie. I to mi się wydaje, że była sesja, która też bardzo stresowała niektóre dziewczyny, bo przecież rzucić się w tą przepaść i jeszcze w tym stresie fajnie pozować, żeby to zdjęcie wyszło super. Jak to wspominasz? No szczerze ci powiem, że to była najgorsza sesja ze wszystkich. I powiem ci szczerze, że jak wjeżdżałam już na tą windą do góry, byłam tak zestresowana, że mówię sobie, że nie dam rady i już chciałam zrezygnować w ogóle z programu. Bo ja mam taki lęk wysokości, że to jest najgorsza rzecz po prostu, której się boję. I jak ja widziałam już tą przepaść, starałam się w ogóle nie patrzeć, ale po prostu sama ta myśl, 60 metrów. Boże. I tylko dwie linki, które po prostu się trzymają i musisz się rzucić sama w tą przepaść, także to było naprawdę straszne. Powiem ci szczerze, że mówię sobie, nie dam rady, trzymałam się po prostu wszystkiego, bo po prostu tak się bałam. Wszystko po prostu, cała się, wiesz, ruszałam z nerwów i byłam po prostu mokra z nerwów i wszystko po prostu, o niczym innym nie myślałam, ale zdjęcia w sumie wyszły fajnie, bo jak już po prostu tam wisiałam, to mówię sobie, czy dobra, zapomnę o tym wszystkim i będzie dobrze. Także... No i potem sesja, która myślę wywołała najwięcej kontrowersji, bo podczas tej sesji też odpadła jedna z uczestniczek, Magda Romano, ile dobrze pamiętam, to była to naga sesja, gdzie musiałyście się zaprezentować w negliżu zupełnie. Dokładnie. No i tutaj pamiętam Ciebie, jak opowiadałaś, że bardzo się stresujesz przed tą sesją, bo to tak naprawdę nie tylko była zwykła sesja zdjęciowa, ale przede wszystkim te kamery, które też były i miałaś tą taką świadomość, że no nie jest to sama sesja, ale oglądają to tak naprawdę, tak, wiesz, tysiące widzów i co sobie oni pomyślą, co sobie pomyślą Twoi najbliżsi, rodzina, przyjaciele, jak to potem zostanie skomentowane. Myślę, że to było chyba takim najgorszym może minusem tej sesji. No w sumie najgorszy to był minus, że to jest po prostu, wiesz, show. I chodzi o to, że tam są też kamery. I wiesz, sama sesja naga, no to jest okej, bo to każda modelka musi być chyba przygotowana na coś takiego. Gorzej właśnie z tymi kamerami, dlatego właśnie Magda zrezygnowała z programu, bo po prostu nie chciała, żeby, wiadomo, wszyscy oglądali ją nago.
Ja powiem Ci szczerze, że byłam mega zestresowana, bo każda dziewczyna po kolei, która wychodziła przede mną, płakała. Także to było po prostu straszne. Ja sobie mówię, że no wiesz, no chcę dalej po prostu być w tym programie, muszę to zrobić i starałam się nie myśleć o tych kamerach po prostu, ale no sam fakt, że Cię kamerują nago, jest po prostu chory, że wszyscy będą mogli Cię oglądać nago, potem będą się z Ciebie śmiać, nie wiadomo co myśleć, no wiadomo jak jest w Polsce. No ale po prostu zdjęcia wyszły ładnie, no i to nie było jakieś wulgarne, żadna z nas po prostu nie wyszła jakoś, kurczę, nie wiem, źle czy coś takiego. Każda naprawdę mi się podobała. Ja miałam najgorszy minus, że każde moje zdjęcie było nagie zupełnie, bez żadnego ubrania. Dziewczyny miały jakąś bieliznę chociaż, a ja miałam tylko pończowy i buty. Także no było ciężko. Ale super się zaprezentowałaś, także efekt końcowy najważniejszy. No właśnie, współpracowałaś też z samymi profesjonalistami, bo przecież i fotografowie, i make-up artyści, wszyscy gdzieś tam z tej najwyższej półki. Jak to było współpracować z takimi osobami? Jezu, to było naprawdę niesamowite. To było po prostu największe szczęście, jakie mnie w tym programie spotkało, bo tylko po prostu na to czekałam, na te wszystkie sesje, na tych profesjonalnych fotografów i po prostu, żeby jakoś, nie wiem, spróbować tego wszystkiego. W ogóle makijażyści byli cudowni, naprawdę. Robili świetne makijaże i po prostu ta twarz w ogóle zupełnie inaczej wygląda w tym makijażu, niż sobie na przykład sama robię. Także no w ogóle piękne kreacje mieliśmy od najlepszych projektantów. No właśnie. I po prostu, no, no marzenie, naprawdę. Szkoda, że tylko to tak krótko trwało z całego dnia. Miałyście też sesję, którą sam przeprowadzał Marcin Tyszka, o ile pamiętam. Jak to było współpracować z nim? Bo wiele właśnie dziewczyn chwaliło, że no z Marcinem się najlepiej współpracuje, bo on jakoś tak potrafi tą modelkę naprowadzić na to właśnie, jak ma wyglądać i jeszcze potrafi ją zrelaksować, że ona się fajnie w tym wszystkim dobrze czuje. No dokładnie, chciałam właśnie powiedzieć, że z Marcinem były najlepsze sesje. I w ogóle naprawdę on pomaga bardzo dużo, bo przede wszystkim rozmawia z tobą przez cały czas i jak po prostu gestykulujesz... I wtedy może nie myślisz tak, o tym, że on... Dokładnie, pozujesz, na przykład robisz jakieś miny, on ci mówi, co chwilę ci coś mówi. Po prostu ci pomaga, na przykład mówi, nie ta mina, zrób taką, uśmiechnij się. Po prostu naprowadza cię bardzo dobrze i przez to właśnie te zdjęcia wychodzą świetnie. I przede wszystkim jest taka fajna, miła atmosfera, bo on od razu nie jest taki spięty, że jest cisza czy coś, tylko on się wygłupia, on na przykład na sesji puszcza muzykę. Także naprawdę bardzo fajnie. Bardzo kolorowo i miło. Tak. A powiedz mi jeszcze, jak wróćmy może do tego domu top modela, o który tak trochę ominęłyśmy. Jak to wszystko wyglądało? Czy zaprzyjaźniłyście się z dziewczynami? Czy to była taka cięta rywalizacja, że o, nie mam żadnych koleżanek, ja muszę wygrać ten program? Nie, szczerze ci powiem, ja nie byłam tak nastawiona zupełnie. Chciałam się tam zaprzyjaźnić, bo wiadomo, że mieliśmy tam dużo czasu, żeby być razem. I musieliśmy jakoś po prostu współpracować, bo głupio by było od razu zakładać, kurczę, będę taka zarozumiała, wszystkie wygryzę czy coś takiego. No bo to jest bez sensu, wiadomo, że to jest rywalizacja, ale po prostu trzeba to robić normalnie z głową i wiadomo. A dziewczyny niektóre to naprawdę się zachowały strasznie, robiły takie numery, że to po prostu jest nawet nie do opisania. Ale było naprawdę dużo fajnych dziewczyn, takich normalnych, z którymi się zaprzyjaźniłam, dalej mam kontakt. Już się nie mogę doczekać, kiedy na finale je spotkam, no także naprawdę. A czy miałeś jakiś wolny czas, czy to był tak napięty grafik, że właściwie nie było takiego czasu, gdzie sobie gdzieś tam siadałyście rano czy po południu i rozmawiałyście? Nie było w ogóle, kompletnie. Miałyśmy pobudkę, gdzie po prostu kamery się wbijały do nas, do jak jeszcze spałyśmy, także pobudka była z kamerą przed twarzą, totalnie tak wiesz. Ojejku. Także od razu szybko pędem do łazienki, żeby się schować. Potem szybki prysznic, wiadomo, ubierałyśmy się, mieliśmy na to jakieś 15 minut razem ze śniadaniem, żeby po prostu wyjść i żeby wszystko, wiadomo, i już od razu pierwsze zadanie, tak. I gdzieś tam jechałyście w trasę. Dokładnie, mieliśmy tak, że na przykład jednego dnia mieliśmy zadanie, jednego dnia mieliśmy sesję, a potem mieliśmy jakieś przygotowania na przykład. Mhm. Czyli przygotowania, zadania i sesja. A co w programie wspominasz najmilej? Jakie chwile, czy jaką sesję, jakie zadanie? Ci tak utkwiło w szczerze pamięci. Powiem Ci, najbardziej miłe było to, jak wygrałam sukienkę od Dawida Wolińskiego, która jest po prostu przepiękna, naprawdę. Czy to było właśnie podczas pokazu Dawida? Tak, dokładnie, podczas pokazu Dawida, gdzie ja po prostu miałam dużo komplikacji, bo w ogóle ta sukienka się rozerwała, w ogóle buty były za duże, 40, gdzie mam rozmiar 37. Także w ogóle wszystko w pędzie. Miałyśmy na to 2 minuty, żeby się przebrać z kreacji na kreację, wyjść już, bo wiadomo, każda modelka po kolei wychodzi.
Także naprawdę to było mega stresujące, ale przy tym wszystkim dobrze się bawiłam i starałam się po prostu nie stresować, może dlatego tak dobrze poszło. No właśnie, a czy tam też były takie podstawione modelki, bo o tym była mowa na początku, że były modelki profesjonalne, które miały celowo Wam przeszkadzać, no, troszkę utrudniać, bo chyba Olga to gdzieś tam ją wypchnęła i z Olgą było, tak, z Olgą było naprawdę dużo. Czyli zupełnie nic o tym nie wiedziałyście, że dziewczyny mają być takie... Nie, kompletnie nic nie wiedziałyśmy, dopiero się dowiedziałyśmy po, że tak miało być.